Witajcie w 51. odcinku z serii Ski Jumping Q&A. Przypominam, że w komentarzach możecie zadawać pytania do następnych filmów. A teraz zapraszam do oglądania. Pierwsze pytanie na dziś zadał Franek Szyc. Czy jest możliwe, aby Polska stała się organizatorem Mistrzostw Świata w narciarstwie i gdzie najlepiej byłoby takie zawody zorganizować? Jak najbardziej jest to możliwe, ponieważ Polska już od wielu lat planuje organizację Mistrzostw Świata w narciarstwie klasycznym. Nie każdy zdaje sobie sprawę, że Zakopane kandydowało nawet na organizatora Mistrzostw Świata przez wiele lat, jednak niestety bezskutecznie. Po raz pierwszy w XXI wieku Zakopane zgłosiło swoją kandydaturę do organizacji Mistrzostw na rok 2011. Przegrało jednak wtedy z Oslo oraz Val di Fiemme i zajęło trzecie miejsce w głosowaniu. Zakopane starało się ponownie w 2013 roku, jednak tym razem przegrało z Val di Fiemme i Falun, zajmując znowu trzecie miejsce i jednocześnie wyprzedzając kandydatury Lahti i Oberstdorfu. W roku 2015 Zakopane ponownie zajęło trzecie miejsce za Falun oraz Lahti. Za to w 2017 zajęło dopiero ostatnie miejsce, przegrywając z Lahti, Planicą i Oberstdorfem i nie zdobywając przy tym ani jednego głosu. Po wieloletnich staraniach Zakopane odpuściło walkę o organizację tej imprezy. Jednak są szanse, że ponownie zgłosi swoją kandydaturę na rok 2027. Zakopane byłoby zdecydowanie najlepszym miejscem spośród polskich lokalizacji, zwłaszcza pod kątem skoków narciarskich. Dwie nowoczesne skocznie w bezpośredniej bliskości, pojemne trybuny i wyjątkowo klimatyczne miejsce to argumenty, które przemawiają za Zakopanem, choć teoretycznie mistrzostwa mogłaby zorganizować również Wisła w połączeniu ze Szczyrkiem. Taka opcja nie jest jednak nawet brana pod uwagę. Następne pytanie zadał Mateusz 13. Co się dzieje z reprezentacją Kazachstanu? Kazachowie pojawili się w tym sezonie dopiero od zawodów w Willingen. Wcześniej nie byli w stanie opuścić kraju ze względu na pandemię i surowe restrykcje panujące w Kazachstanie. Gdy udało się im załatwić wszelkie niezbędne pozwolenia na opuszczenie kraju, udali się do Europy stosunkowo licznym, 6-osobowym składem, który pozostanie tu aż do zakończenia sezonu. Trzech zawodników, czyli Sabirjan Muminov, Sergiej Tkaczenko i Daniil Wasiljew jako zawodnik rezerwowy, zostali wysłani na Puchar Świata. Natomiast na zawody Pucharu Kontynentalnego pojechali Nurszat Tursunżanow, Nikita Dewiatkin oraz Sergiej Krawcow. Krzysiu Świerkowski zadał następne pytanie. Kiedy Francuzi ostatnio startowali w konkursach drużynowych Pucharu Świata? Ostatni występ Francuzów w konkursach drużynowych miał miejsce w sezonie 2014-15. Wystąpili oni podczas konkursu w Lahti w składzie Ronan Lamy-Chapuis, Vincent de Compsevoix, Sébastien Lacroix i Nicolas Mayer. Zajęli w tych zawodach 10. miejsce, wyprzedzając Koreę Południową i Stany Zjednoczone. Kolejne dwa pytania zadał Medureczek. Pierwsze, co się bardziej opłaca skoczkom? Zajmować wysokie miejsca w Pucharze Kontynentalnym czy dalsze pozycje w Pucharze Świata? Zależy to od wielu czynników. W Pucharze Świata nagrody pieniężne są przyznawane czołowej 30, natomiast w Pucharze Kontynentalnym tylko czołowej 6. Jeżeli skoczek jest w stanie punktować regularnie w Pucharze Świata, to bardziej opłaca się startować właśnie w nim. Jednak czasem zawodnicy nie radzą sobie z presją startów w Pucharze Świata, mimo całkiem dobrej formy. Nieraz widzieliśmy zawodników, którzy potrafili wygrywać Puchary Kontynentalne, po czym w Pucharze Świata nie wchodzili do 30. W takim wypadku bardziej opłaca się skakać w drugiej lidze. Drugie pytanie, jaki jest według Ciebie najlepszy skok oddany w ostatniej dekadzie? To bardzo trudne pytanie, ponieważ wybitnych skoków w ostatniej dekadzie było naprawdę wiele. Od razu do głowy przychodzą mi takie skoki jak rekord skoczni Kamila Stocha z Trondheim z 2018 roku, czy rekord Ryoyo Kobayashiego z Planicy. Jednak uważam, że najlepszym skokiem dekady była próba Kamila Stocha z Sapporo, gdzie w 2019 roku uzyskał 148,5 metra. Skok wylądowany tak daleko za punktem HS na skoczni dużej to niewiarygodny wyczyn, którego poza Stochem nie dokonał nikt inny. Ikado zadała następne pytanie. Gdybyś miał taką możliwość, który z turniejów, z ewentualnymi korektami w regulaminie, byś przywrócił do kalendarza i dlaczego? Bardzo lubiłem rozgrywany do 2010 roku turniej nordycki, jednak odkąd w podobnym terminie rozgrywany jest turniej Row Air, uznaję go za pewnego rodzaju ulepszone i bardziej prestiżowe zastępstwo dla tego turnieju. W związku z tym, turniej, który najchętniej przywróciłbym do Pucharu Świata,
to rozgrywany w latach 2009-2013 FISTIM Tour. Głównie dlatego, że był to jedyny turniej stworzony dla reprezentacji, co było ciekawą odmianą. Kilka lat temu planowano powrót do tego cyklu, jednak niestety ostatecznie nie doszło to do skutku. Następne pytanie zadał Wojciech C. Czy byli zawodnicy, którzy wygrywali próby przedolimpijskie, a później przywozili z igrzysk złoty medal? W dawnych latach sytuacja taka zdarzała się trzykrotnie, natomiast w XXI wieku nie zdarzyło się to ani razu. Najbliżej tego osiągnięcia był Adam Małysz, który wygrał próbę przedolimpijską w Salt Lake City w 2001 roku, a na samych igrzyskach zdobył brązowy i srebrny medal. Mariusz Szatanik pyta, czy na skoczni w Szczyrku mogłyby się odbywać zawody Pucharu Świata? Jeśli tak, to jaka jest na to szansa? Na skoczni w Szczyrku mogłyby się odbywać zawody Pucharu Świata, jednak problem w organizacji takich zawodów stanowi głównie mało miejsca wokół obiektu. Busy i samochody skoczków, trenerów i działaczy, busy telewizyjne i inne pojazdy muszą mieć gdzie zaparkować, a poza tym trybuny na skoczni są bardzo niewielkie i trzeba rozwiązać ten problem, aby znaleźć odpowiednie miejsce na trybuny tymczasowe. Szanse na zorganizowanie w tym miejscu Pucharu Świata w najbliższych latach wydają się całkiem realne, jednak w pierwszej kolejności trzeba by było rozwiązać wymienione problemy. Jakub Mucharski zadał pytanie, czy Janne Ahonen wystartuje jeszcze w Mistrzostwach Finlandii? Gdy Ahonen kończył po raz ostatni sportową karierę, zapowiadał, że sporadycznie będzie pojawiał się na starcie Mistrzostw Finlandii. W 2019 miał w planach start i pojawił się na liście zgłoszeń, jednak Mistrzostwa Finlandii zostały wtedy odwołane. Ahonen pojawia się jednak wciąż na skoczni. W zeszłym sezonie skakał m.in. jako przedskoczek podczas Pucharu Kontynentalnego w Lahti, który odbył się w marcu 2020 roku. No i ostatnie pytanie na dziś zadał Łukasz Nosek. Na jakich obiektach z obecnego kalendarza polscy skoczkowie mają rekord skoczni? Polacy mają rekordy skoczni na obiektach w Garmisch-Partenkirchen, Bischofshofen, Willingen i Trondheim. Na pierwszych dwóch obiektach rekord posiada Dawid Kubacki, w Willingen Klemens Murańka, a w Trondheim Kamil Stoch. Trondheim wypadło oczywiście w ostatnim czasie z kalendarza z powodu odwołania turnieju Row Air. Kamil Stoch jest również rekordzistą skoczni w Sapporo, która została zastąpiona w tym sezonie przez niemieckie Klingenthal. W dzisiejszym filmie to już wszystko. Kolejny odcinek z serii Ski Jumping Q&A w związku z ostatnimi problemami na moim kanale ukaże się prawdopodobnie dopiero 5 marca. Tymczasem dziękuję za obejrzenie mojego filmu i zapraszam do oglądania następnych. Zachęcam również do zostawienia łapki w górę i zasubskrybowania mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robisz. A na razie, do usłyszenia.